Dzień dobry, dziś znów będzie sporo o etymologii, bo wydaje mi się, że historia słów jest czymś, o czym można z wielką przyjemnością, także wyłącznie dla relaksu, posłuchać. Dorzucę też trochę magii. Dziś o niedźwiedziu, czyli o tym, którego imienia nie wolno wymawiać. Skąd w ogóle taki pomysł? Otóż dawniej dla ludów zamieszkujących północną Europę niedźwiedź był najgroźniejszym przeciwnikiem. On budził powszechny strach. Nazwy groźnych zwierząt były zaś objęte tabu językowym. Ludzie wierzyli, że kiedy wypowie się na przykład słowo wilk, to drapieżnik natychmiast się pojawi i zaatakuje. Stąd powiedzenie nie wywołuj wilka z lasu albo o wilku mowa. Tak mówimy o kimś, kto przed chwilą przyszedł, na zasadzie, że pojawił się, bo o nim mówiono. Do tego stopnia unikano pierwotnej nazwy niedźwiedzia, że uległa ona zapomnieniu. Dziś nie wiemy, jak ta nazwa brzmiała, no bo ciągle używano łagodniejszych określeń. Etymolodzy uważają, że ta pierwotna nazwa mogła wyglądać jakoś tak i oznaczać niszczyciela, tego, który rozszarpuje. Z tym słowem związek ma między innymi łacińska nazwa, czyli Ursus, grecka Arktos, stąd Arktyka, portugalska Urso, włoska Orso, hiszpańska Oso. Te wszystkie nazwy oznaczają niedźwiedzia. Nazwa niedźwiedź oznacza coś w rodzaju zjadacz miodu, miodojad, czyli jest to takie omówienie z uchwyceniem charakterystycznej dla tego zwierzęcia cechy. Ja wiem, że na pierwszy rzut oka niedźwiedź nie ma żadnego związku z jedzeniem miodu, czy też miodu jedzeniem, ale spójrzcie tylko na to, jak to słowo się rozwijało. W dwóch źródłach przeczytałam, że najstarszą znaną nam formą jest medwedis. Też spotkałam się z takim zapisem tego słowa. Dobrze pokazuje? Dobrze. W języku prasłowiańskim zaś mieliśmy formę medwiedź i ona powstała w wyniku złożenia medu i et. Cząstka medu to dopełniacz od med, czyli miód, a druga część to rzeczownik odczasownikowy od prasłowiańskiego esti, czyli jeść. I ona w każdym słowiańskim języku rozwinęła się nieco inaczej. Z tego co wiem, w języku rosyjskim do dziś mamy formę medwiedź. A w języku polskim to zmiękczone D przeszło w dzi, a M w N, choć jeszcze Mikołaj Rej pisał tak. Dwa obeszli niedźwiedzia, więc sobie szeptali, szacując zacz, by onę skórę w mieście dali. Czyli za Reja jeszcze był niedźwiedź. Ta zmiana z M w N mogła wynikać z tego, że w niektórych rejonach Polski, na przykład na Mazowszu, spółgłoska M była wymawiana jako mni. Zresztą do dziś, na przykład na Warmii, można spotkać się z wymową typu mniasto, mniły, mnią mniejste, czyli miał miejsce. Być może zatem było tak, że mni w niedźwiedziu uprościliśmy sobie do samego ni, czyli niedźwiedzia. Kolejna koncepcja jest taka, że zwyczajnie uprościliśmy sobie wymowę, bo łatwiej mówić niedźwiedź niż miedźwiedź. Mogliśmy też zwyczajnie zapomnieć o tym, że cząstka miedź pochodzi od miodu i upodobniliśmy sobie niedźwiedzia do innych słów rozpoczynających się od nie. Tych koncepcji jest naprawdę sporo i niestety obawiam się, że dziś już nie uda nam się ustalić, dlaczego niedźwiedź stał się w języku polskim niedźwiedziem. Z tego wszystkiego wynika, że słowo niedźwiedź miało zupełnie inną ścieżkę rozwoju niż słowa miód i jeść, dlatego dziś zupełnie nie widać związku między tymi słowami. Ale ten związek jest, tylko trzeba troszkę pogrzebać, żeby się do niego dogrzebać. Ja się dogrzebałam. Ale to nie koniec cyrków ze słowem niedźwiedź, bo kiedy stało się ono popularne i zaczęło funkcjonować jako nazwa właściwa, a nie bezpieczne omówienie, to jego też zaczęliśmy się bać i wpadliśmy na pomysł, żeby sięgać po inne określenia. Stąd miś, kudłacz, kosmacz, bartnik, a nawet mrówczarz. Żeby nie było, że tylko my jesteśmy tacy bojaźliwi, dodam, że ludy germańskie nadały niedźwiedziowi nazwę nawiązującą do koloru jego futra. No bo na przykład w języku angielskim mamy bear, w języku niemieckim coś w stylu bea, w języku niderlandzkim bir, a w języku norweskim björn. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. I te wszystkie nazwy pochodzą od praindoeuropejskiego rdzenia, który wygląda tak i oznacza brązowy, brunatny bury. I to wszystko, moi drodzy, łączy Lorda Voldemorta z niedźwiedziem. Imienia ich obu nie wolno wymawiać. Okej, to teraz suchar. Jak się nazywa człowiek chodzący po lesie? Golas.